Chciałaby żyć na innym poziomie, ale nie wierzę, by zerwała z tobą z takiego powodu. Wybacz, że ci o tym powiedziałem. Mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych osobach. Wiem, że to twoja najlepsza przyjaciółka. Zawsze była wobec mnie w porządku. Nie chcę zmieniać relacji między wami. Powiedziałem ci o wszystkim, żeby nie było nieporozumień. Hector jest dla mnie jak brat, a ciebie zdążyłem bardzo polubić. Tak samo jak ja ciebie. Nie chcę stracić przyjaźni Ruby, ani twojej. Mam nadzieję, że nie będę musiała wybierać między wami. O to nie musisz się martwić. Czy mogę pomóc? Szukam pana Ferrera. Wszedł w stronę jeziora. Dziękuję. Wujku, co ty robisz? Nie spotkała go pani? Jest z chrzestnym. Tak, właśnie przyjechał. Muszę porozmawiać z panem Ferrerem na osobności. Proszę się dyskretnie dowiedzieć, do kiedy don Genaro tu zostanie i mnie zawiadomić. Dobrze. Mamy wsparcie Hectora i jego chrzestnej. Mój brat zapewni mamie opiekę lekarską. Musimy nauczyć się żyć inaczej. Chciałbym teraz być przy tobie, przytulić cię. Będzie ciężko, ale poradzisz sobie. Możesz na mnie liczyć. Wiem. Spotkamy się na ślubie Hectora? Tak. Nie uprzedziłem ojca o moim przyjeździe do Meksyku, żeby znowu czegoś nie wymyślił. Nareszcie się zobaczymy. Są wspaniałe. To prawda, Ruby długo nie wraca. Mogłem z nią iść. Zaczynam się martwić, ale zdjęcia są super. Masz zgodę na robienie zdjęć w tamtym ogrodzie? Niestety nikogo nie zastałam. Byłam w innym domu nad jeziorem, ale też nie miałam szczęścia. Kontynuujmy. Chodźmy do centrum. Pomóż nam. Ja to wezmę, poczekaj. Wiedziałem, że masz ciężki dzień. Sprawdziłem za ciebie zamówienie, które przyniósł wczoraj Bermudez. Dzięki, jak? Chcę, by zakupiono sprzęt, który zaproponowałeś. Możesz to podpisać. Jesteś pewien? Zaraz mu to zaniosę. Wykąpiesz się, zjemy coś, a później możemy iść na spacer. Od razu mogliśmy iść. Ruby, tak ci się spieszy do hotelu? Nie masz na sobie trzech warstw makijażu, nie wiesz jak to jest. Racja. Na szczęście te kosmetyki nie podrażniają skóry. Nie musisz reklamować produktów swojego ojca. Wypróbowałam je i wiem, że są dobre. Pokój 202. Nie zostawiono mi jakiejś wiadomości? Tak, proszę. Coś się stało? Nie. Możemy iść na spacer, jeśli chcecie. I tak będę musiała poczekać do jutra. Miałeś jakieś plany? Zdjęcia. Mówiłeś, że jest już za mało światła. Zrobimy je z samego rana. Pójdę się przebrać. Jak się ma pan Alejandro? Jest bardzo smutny. Ma chorą mamę, a Ruby znowu z nim zerwała. Teraz, kiedy jego matka jest w takim stanie? Ruby o niczym nie wie. Alejandro nie chciał, by poczuła się szantażowana.
Czemu go zostawiłam? Jego zdaniem... Nieważne. Wolę nie mówić, później twoje komentarze będą nie do zniesienia, ale dlaczego? Najpierw chcę poznać wersję Ruby. Przykro mi, że Alejandro tak cierpi.